Załóżmy, hipotetycznie, poszliście do kina na Dune, nigdy w ogóle nie interesowaliście się uniwersum Dune. Spodobał wam się film, ale do premiery drugiej części filmu jeszcze 2 lata, więc co teraz? Wróćmy do korzeni. Cześć, tutaj Jacek Kolekcjoner i witam was wszystkich, ludzie, którzy jesteście zainteresowani, jak się prezentują różne wydania Dune na polskim rynku, ponieważ jest to walka, którą ja też stoczyłem, przegrałem ją na początku, ale myślę, że koniec końców wyjdę z niej zwycięsko. Ja postaram się wam przedstawić wydania pierwszej oryginalnej powieści Dune'a Franka Herberta, jakie przynajmniej obecnie teraz są dostępne na polskim rynku. Nie wdrażam się w to, co kiedyś było wydawane. Nie mam do tego w tej chwili dostępu. Po pierwsze, to nie wiem, czy cokolwiek było, bo się nigdy tym nie interesowałem, ale teraz chcę wam pokazać 3 najpopularniejsze wydania, które są obecnie dostępne na polskim rynku. To jest pierwsza opcja. Myślę, że najbardziej mainstreamowa, która mi się przewijała najczęściej w ostatnich miesiącach w internecie, czyli Dune'a w miękkiej oprawie. Wydanie z jakiegoś czasu. Według mnie jest to najbardziej budżetowa opcja, jeśli chodzi o zakupienie całej sagi, ponieważ wszystkie 6 części oryginalnej sagi można kupić sobie w takim oto zestawie. Wszystkie te wydania są identyczne. Zapewne też można było je kupić, albo nawet można je nadal kupić oddzielnie, ale jest sobie oto takie wydanie, które ma właśnie o takie o papierowe, matowe opakowanie. 6 tomów wygląda obok siebie dokładnie tak, ale zajrzyjmy sobie, doprecyzujmy trochę to wydanie. Tak się prezentuje o okładka, tak się prezentuje grzbiet książki, może tak raczej, skoro już tutaj nawet napisy są pionowe, to tak się prezentuje grzbiet, a tak się prezentuje tył. Oczywiście cena okładkowa to było 39,90, to chyba jak się wszystkie razem zbierze, one jakoś mają jakąś inną własną cenę. I ja naprawdę nie oceniam. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli chcecie się zapoznać z Dune'ą, to i tak jest dobra forma, bo przede wszystkim liczy się zawartość. Ale ja prywatnie nie jestem fanem tych okładek. Jeszcze tutaj jest tyle o ile, ale jakoś to, że każda kolejna powieść jest taka jakoś... Okej, fajnie, że każda powieść ma inne motywy i kolorystyczne nawet na okładce. Ja to ogólnie się nie znam, ale ta wydłużona pionowa czcionka Frank Herbert, który w sumie nazwiska autora nachodzi na nazwę książki, tutaj jest dopiero Kroniki Dune'y, tutaj jest... No po prostu jakoś mi to nie gra. Tak wygląda wewnątrz Dune'a. Czcionka jest dosyć spora, nie jest tutaj nic specjalnie ściśniętego. Myślę, że w tym wydaniu by się czytało dobrze. Na końcu mamy taki segment, który nam trochę może taki, też słowniczek taki jest, trochę słów z uniwersum Dune'y. Mapa Arrakis, domyślam się, spis treści i jakieś polecajki kolejnych tomów, kolejnego jednego tomu. Tak się prezentuje to wydanie w miękkiej oprawie, ale to nie jest jedyne wydanie w miękkiej oprawie, ponieważ jest jeszcze jedno. I jest to wydanie, logiczne, że takie powstało, wydanie filmowe. Może na okładce nie mamy tego plakatu, tego, który jest najbardziej powszechny i znany, ale to też jest jeden z plakatów promujących film, na przykład w IMAX-ie go rozdawali. Tekstura jest dokładnie taka sama, jest matowa, bez żadnych błyszczących elementów, a właśnie, sorry, nie wspomniałem, tutaj mamy lakier wybiórczy w niektórych miejscach, więc to tak jakby na plus. A tutaj za to jest nic, cena okładkowa jest ta sama, mamy kredyty filmowe. Takie wydanie ma bardzo sens, ponieważ jest wydane przy okazji filmu, ale zdziwiłem się, jak już dorwałem w swoje ręce, że to jest właściwie... To jest to samo wydanie w miękkiej oprawie, tylko po prostu ze zmienioną okładką. Więc jeśli szukacie innej zawartości, to sorry, nie znajdziecie. To jest, można powiedzieć, że właściwie przedruk dokładnie tego samego. Bo czcionka jest ta sama, ta nawet numeracja się zgadza. Na końcu też mamy słowniczek, mapkę i nawet tę samą polecajkę drugiego tomu. Więc wiecie, no, chyba że Rebis postanowi wydawać też inne powieści z nowymi okładkami, ale nie wiem, jaki jest sens, ponieważ film, właściwie pierwsze 2 filmy, czyli ten, który wyszedł teraz i ten, który wyjdzie za 2 lata, to jest ta powieść. Więc ona tutaj starcza, ona tutaj wystarczy, więc jeśli będziecie chcieli kontynuować swoją przygodę po tym wydaniu, to musicie sięgnąć po te wydania.
albo czekać na ileś lat na kolejne filmy i zestawiać je wszystkie razem. Ale ja lubię filmowe artworki Dune i logo, więc to też jest jakaś opcja. Nie wiem, nie wszyscy na pewno będą w stanie zaangażować się w uniwersum na ileś tam, no kurczę, miesięcy, żeby przeczytać wszystko absolutnie, więc jeśli chcecie przeczytać samą Dune, to też to jest opcja. I teraz jeszcze trzecie wydanie. Wydanie, które było mi polecane wcześniej, nie słuchałem się, więc teraz je sobie sprawiłem i chyba rozumiem, dlaczego mi było polecane. Jest naprawdę ładne. Jest to wydanie, no już, które ma trochę lat, z okładką Wojciecha Siódmiaka. Nawet tutaj są wytłoczenia, w ogóle to jest niepopularna rzecz, ale to jest obwoluta, tak? Mamy książkę z obwolutą. Wiem, że na amerykańskim rynku jest tego pełno, ale w Polsce oczywiście są. Ja na przykład na swojej półce nie mam ich za dużo. Na skrzydełkach obwoluty mamy właśnie też informacje o kolejnych tomach. Nie zaglądałem do środka. Okej, to czy wiecie, jak będę czytać, to na pewno zdejmę obwolutę, bo jakby nie widzę innej opcji. Więc tak jak mówiłem, tamte opcje są bardziej budżetowe. Tutaj mamy taką bardziej opcję premium. Ogólnie obwoluta jest matowa, ma tutaj elementy lakieru wybiórczego. Nawet nie wiem, czy to jest lakier wybiórczy, czy to jest po prostu, jest taki lekko ala pozłacany, ma wytłoczenia i na okładce, i na grzbiecie. Ale zajrzyjmy sobie, co znajduje się pod obwolutą. Ta tekstura tej książki jest, nawet nie wiem, jak ją opisać. Mogę wam tylko ją pokazać i liczyć, że jakoś sami zrozumiecie. Nawet nie wiem, nie mam pojęcia, jak się nazywa taki materiał. Dajcie mi znać, jeśli wiecie, taki styl. Na grzbiecie w tym samym miejscu, to na obwolucie mamy nazwisko autora oraz z tytułu. W przodu mamy taki emblemat trochę, nie wiem jak się nazywają te takie ozdobne litery. Z tyłu nic. Zajrzyjmy sobie do środka. Nawet wyklejka jest wow. Papier jest trochę inny, jest bardziej gładszy. Kolorystycznie nie różni się on aż tak bardzo, ale ten jest bardziej chropowaty, a ten jest bardziej gładki. Mamy różne szkice, rysunki. Na każdej stronie mamy nawet dekoracje, takie ozdobniki. Ale jeśli chodzi o jakby wielkość czcionki, to tutaj jest trochę gęstsza w tym wydaniu. Nie jakoś bardzo, może się wydawać, że nawet bardziej przez to, że ona jakby jest większa, że jakby rozmiary stron są większe, ale no troszkę, o kilka linijek dosłownie. O tyle, co to wydanie ma prawie 800 stron, to wydanie ma, podchodzi tak pod 700 stron, tak 650 plus. Więc zerknijmy sobie na koniec. Na koniec dokładnie to samo, mamy terminologię, o właśnie terminologię, nie słowniczek. Też mapę świata, spis treści, tyle. Wyklejka z tyłu. Wiecie, wiedziałem, na co się pisze, a i tak się zaskoczyłem pozytywnie tym wydaniem. I z tego, co widziałem, nie mam jeszcze, jeśli będę czytać Dune, to jakby będę szedł z tym po kolei. To są oczywiście inne tomy w tym wydaniu. Nie jestem pewien, jak dokładnie jest z dostępnością na polskim rynku. Ja w każdym razie bez oceniania chciałem wam pokazać, jak się prezentują te trzy wydania na polskim rynku. Jeśli macie ochotę kupić któreś z nich, to linki znajdziecie w opisie. Postaram się umieścić tak, żeby jakby nie pomylić żadnego wydania. Z tego, co widziałem, to w tym roku jeszcze ma się pojawić nowe wydanie w twardej oprawie, ale nie chciałem czekać na nagranie tego filmu, ponieważ to wydanie ma się pojawić gdzieś dopiero w drugiej połowie listopada, a jakby, wiecie, temat jest teraz bardziej bieżący, więc na razie pokazałem wam te trzy wydania. Czwarte wydania zapraszam na kanał, zostańcie ze mną dalej, może kiedyś wam pokażę też, jak się prezentuje inne czwarte wydanie, ale nie liczę tutaj na duże rewolucje, ponieważ ma to być wydanie też filmowe w twardej oprawie. Jakby nie wiem, czy to będzie podobne do tego, czy może będzie obwoluta, czy może to będzie obwoluta z tą graficzką nałożona na to, co mamy tutaj pod spodem. Zobaczymy. Jeśli chcecie, to możecie zobaczyć inne moje prezentacje książek na tym kanale albo komiksów. Dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.